F-dur, później na córę D-dur. No córki, jak sam Chopin pisał w swoich listach, były dla niego sposobem wypowiedzi jak najbardziej osobistym, szczerym. Nazywał je rodzajem swojego pamiętnika, prowadził do niego dziennika pamiętnika i twierdził, że najpełniej wyraża się właśnie w kompozycjach mazurka fortepianowych. I w mazurkach bardzo słychać polską duszę, polską mentalność. Mazurek jest stworzoną przez Fryderyka Chopina formą połączenia stylizacji trzech polskich ludowych tańców. Obelka, żywiołowego obelka melancholijnego opiera takiego właśnie zadzierżystego mazura. I te wszystkie cechy tych tańców mazurka można odnaleźć. Drugi z mazurków, być mazurem tego, który będzie w następnej kolejności zaprezentowany, jest jedną z części baletu Sylwidy albo Chopiniana, kiedy na początku XX wieku Aleksander Bozunow opracował na orkiestrę, zinstrumentował na orkiestrę 8 utworów Fryderyka Chopina i został stworzony układ choreograficzny, balet, który prezentowany jest do dnia dzisiejszego i właśnie jednym z tych utworów jest ten drugi mazurek, który zaprezentujemy. Zapraszam do wysłuchania tych mazurków.